dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak dobrze znam SpongeBoba i Patryka i w sumie całe uniwersum SpongeBoba. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A my przechodzimy do quizów i sprawdzimy, jak dużo wiem na temat SpongeBoba. Mamy pierwszego quiza i tu musimy sprawdzić, czy rozpoznasz postać SpongeBoba po kawałku obrazka. Wydaje mi się, że to będzie dosyć proste i raczej sobie powinniśmy dać radę, więc uwaga. W takim razie musimy w pierwszej kolejności SpongeBoba odnaleźć, więc SpongeBob, no to oczywiście jest w tym miejscu, bardzo łatwe. Gacuś, to jest ten ślimak jego, no to będzie zdecydowanie tutaj ten obrazek. Jest dobrze, perła to był ten wieloryb taki. Czyli to będzie ten obrazek, dokładnie. Sandy, to jest ta wiewiórka, nie? To jest ta wiewiórka, czyli to będzie tu, dokładnie. Plankton, no to tu widać te jego czułki planktonowskie, śmieci, a. Dobrze, tu, Patryk, no Patryka to wiecie, to bardzo łatwe, bo widać od razu ten różową mordę. Więc tu oczywiście pani Puff. Albo pani Puff to była ta... Nie, pani... Czekajcie, już mi się to pomyliło, dobra, ale pani Puff jest oczywiście w tym miejscu, tu. Tak jest! Larry to był... kto to był Larry? Ej, dobra, tego nie wiem, ale dobra, tu jest Kraboburger na pewno. Znaczy Kraboburger, pan Krab, a tutaj to będzie Larry. Tak jest! Kalmar oczywiście jest w tym miejscu, no i oczywiście pan Krab na końcu tu. No ja jestem mistrzem, mój wynik to 100%. Tutaj nie miałem sobie równych, więc przechodzimy do następnego quizu. Ten quiz mnie nie zaskoczył. Na początek, kolejny quiz jest. O co tu chodzi? Trudny quiz o SpongeBobie. Zobaczymy, jak bardzo trudny. Na początek coś łatwego, jak miał na nazwisko Skalmar? O kurcze. Klarneto Muzgi, Obłynos, Dugings, nie, dobra. To będzie albo Klarneto Muzgi, albo Obłynos, ale szczerze, totalnie nie wiem, bo aż tak nie jestem, że tak powiem, zaznajomiony, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że będzie Obłynos. Łatwo. Dobra. Kto był największym wrogiem Syrenamena i Skorupina? Największym był oczywiście Manray. Nie? Brudny Bąbel? Ej, dobra, nie wiedziałem. Ej, nie pamiętam tego. To było w SpongeBobie? Dobra, nie wiem, znaczy kojarzę te mordy, wiem, że to kiedyś widziałem, ale totalnie nie pamiętam historii z tym związanej. Dobra, no tu mnie zagięło faktycznie. Zanim SpongeBob został gąbką, kim miał być? Wydaje mi się, że serem. Zdecydowanie serem. Tak, bo to nawet wygląda jak ser. Szczerze, kiedyś nawet myślałem, że to jest ser. Ale dobra. Jak mają na imię rodzice SpongeBoba? Margaret i Thomas, Lucian i Maria, Maria i Harold i Margaret i Harold. Szczerze? Nie mam pojęcia. Totalnie nie mam pojęcia. Ale będę strzelać, że... Maria i Harold. Ajajaj, Margaret i Harold. Dobra. Tego nie wiedziałem. Tu przyznaję się. Szczerze, to nawet nie pamiętam tego odcinka, gdzie byli pokazani jego rodzice, więc... Sorki! Nie widziałem wszystkich niestety, ale większość widziałem. Który dom jest domem babci SpongeBoba? Babcia SpongeBoba. No dobra, ten domek to jest w ogóle tak swoje... Nie wiem, co to jest za domek, ale to na pewno nie babci SpongeBoba. Tu jest pan Krab, to jest SpongeBoba. To wygląda jak domek kogoś spokrewnionego ze Skalmarem. A to wygląda jak domek, który mógłby być... strzelam, że ten. Ajajaj, jednak ten, dobra, no nie pamiętałem tego, że w ogóle babcia SpongeBoba, ja nawet nie wiedziałem, że ktoś taki był. Jak nazywa się ulubiony zespół muzyczny Perły? Mazaje, chłopaki z paki, Mazgaje. Mazaje, Mazgaje, okej, czyli wydaje mi się, że chłopaki z paki. Mazgaje, dobra, nie pamiętałem tego też. Ej, faktycznie trudny jest ten quiz. Jak nazywała się ta małpa z szefostwa Sandy? Szkiełko, profesor Oko, profesor Ważny, Lord Prawie Ludzi. Wydaje mi się Lord Prawie Ludzi. Gdzie profesor Oko? A faktycznie on tu miał to. Dobra, nie pamiętałem takich rzeczy. Ej, dobra, to jednak muszę coś sobie nadrobić. Yo nazywa się ta... Yo. Chyba jak miał być? Jak nazywa się ta małpa? Okej, okay. Doktor Szkiełko... Profesor Ważny, Lord Prawie Ludzi. No i tu będzie profesor... Doktor Szkiełko. No to już wiem, że tutaj, że tak powiem... Można wywnioskować po tym, że jak ma to. Dobra, tu jak nazywa się ta małpa? Profesor Ważny. Lord Prawie Ludzi, naprawdę, no myślałem, że to będzie jednak profesor. Nie no, 3 na 9, dobra, ten quiz był mocny faktycznie. Czy SpongeBob mógł zostać twoim kolegą? Mam nadzieję, że tak, bo lubimy się, chyba. Mam nadzieję, że mógłby zostać moim kolegą. Czy oglądasz SpongeBob Kanciastoporty? Oczywiście, że tak. W którym roku powstała kreskówka SpongeBob Kanciastoporty? O kurcze. No, 2010? A ile? Co? Naprawdę to już ma tyle lat?
Że ta bajka jest starsza ode mnie? Ja cię sunę. Czy lubisz pracować? Tak, uwielbiam, nie lubię, nie chodzę do pracy. No w sumie, chodzić do pracy nie chodzę, bo ja pracuję w domu. Robię filmy na YouTube. Ale no nie wiem, no ale lubię. Uwielbiam chodzić do mojej pracy, z tym, że nie chodzę do pracy. Ale dobra, tak, uwielbiam. O, a bo to jest takie, a gdybym zaznaczył coś innego, to się na czerwono zaświeci coś, czy nie? A tak, bo tu zdałem źle. Dobra, czy lubisz Patryka? Oczywiście, Patryk jest takim ziomem, że szok. Czy lubisz Skarmara? Akurat Skarmara to... nie lubię tego debila. No Skarmar tak mnie zawsze denerwował, był takim sztywnym ziomem, w ogóle wiecie, nie miał luzu. Ale dam, że lubię go, bo nie znam go, więc może jest spoko. No nawet, no i tyle. I nie wiem, czy mogę być tym kumplem, no nawet mogę, dobra. Ile wiesz o SpongeBobie? W jakim domku mieszka SpongeBob? To łatwo, ananas, oczywiście. Kto jest najlepszym przyjacielem SpongeBoba? No zdecydowanie Patryk. Patryk to jest kurczę taki ziom, że szok. Ej, tu jest cała mapa w ogóle tego bikini dolnego, ale jazda. Ale jazda, tu są te trzy domki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest jakaś mapa, że to jest jakoś usytuowane, wiecie o co chodzi? Ja zawsze miałem, myślałem, że to jest tak... O, tu Energylandia. Kurczę, fajnie to wygląda. Fajnie, fajna mapa w ogóle. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Tam, gdzie mieszka SpongeBob, są trzy domy. W którym mieszka SpongeBob? W środkowym. Co? Dobra, przepraszam. Pomyliło mi się, no dobra, ja po prostu jakoś tak... Pomyślałem sobie, że skoro SpongeBob jest jego tytułowa bajka, to że on będzie jakby w środku. Ale kurczę, no wiedziałem, że jest po drugiej stronie, niestety koniec, no szkoda. Dobra, następny quiz. Kasa, ojciec, skąpiec. I co ja mam tak zaznaczyć? Czekaj, czy rozpoznasz postacie SpongeBoba po trzech słowach? Kasa, ojciec, skąpiec. No to pan Krab, łatwo. Zielony, podstępny, mały. No to będzie plankton. Uśmiech, szpachelka, gąbka. No to oczywiście SpongeBob. Ślimak, SpongeBob, miał. No to będzie oczywiście Gacuś. Kraboburger, kamień różowy. No to będzie Patryk. Klarnet, maruda, nos. No to oczywiście będzie Skalmar. No proste. Siłacz, homar, czerwony. No to tu będzie Larry. No to był Larry, właśnie. Teraz mi się przypomina, jak on wyglądał. Żołądź, naukowiec, powietrze. No to... To będzie Sandy. Prawo jazdy, łódka, SpongeBob. To będzie pani Puff Puff. Ona, nie, czekajcie, kto jeździł autem, Perła czy pani Puf Puf? Perła. Nie, no kurczę, ja mi się, dobra, nastolatka, no dobra, nieważne, dobra. Ile procent? 97, no to prawie, no można by powiedzieć, że byłem prawie blisko. Czy potrafisz nazwać postacie ze SpongeBoba? No spróbujmy w takim razie, rozpocznij. O, tu będzie Patryk, czekajcie, Patryk rozgwiazda, Gwiazda. Dobra, mamy to, jest git. Dobra, to jest, wiemy już, że to jest. Czekajcie, jak ona się nazywała? Kurde, no przecież uciekło mi to z głowy. Perła, dobra, już mi się przypomniało. Perła. Dobra, bo właśnie miałem ciągle jakieś Larry w głowie. A Larry to nie to. Dobra, Skalmar. Obły nos. Dobra, jest dobrze. O kurde, to jest najcięższe. Dobra, czy mogę pisać? Muszę klikać. Gdzie jest E? Bob? O kurczę. Kanciastoporty. Dobra, kurczę, ale ciężko tak w rozsypance znaleźć. Dobra, co tu będzie? Bo wiem, że krab, ale co tu będzie? Czerwony? Chyba czerwony. Nie. Ej, co? Co będzie? Co? Dobra, pomagam sobie. Eugeniusz, on miał na imię naprawdę. No. Dobra, zapomniałem o tym. Jak nazywa się ta postać? Oczywiście Sandy.
Sandy Wiewiórka? Czy... jak ona ma na nazwisko? Pysia! To nawet nie wiedziałem! Jak nazywa się ta postać? Oczywiście to jest Plankton. Co jest grane? Aha, bo tu miał być Plankton. Dobra. A tu jest co? Sheldon... dobra, tego nie miałem... Pani Puff, dobra, to wiem. P-A-N-I-P-U-F-F-Y. Dobra, to wiedziałem. I oczywiście Larry, Larry, to jest Larry. La... Larry. Dobra. Czy to jest wszystko? A, jeszcze gacuś. Dobra, uwaga, G-A-C-U-ś. Dobra, to jest ostatni? Nie, jeszcze jest... jeszcze jest ten... Kraboburger. Więc mamy tak. Kyry. A. By. O. Kurde. Bur. Gier. Dobra, mamy to. I to wszystko. Nieźle. Jaki mamy wynik? Uwaga, ile procent? 74. W porządku, w porządku. Wydaje mi się, że dobry wynik. I ostatni quiz na dzisiaj. Kogo wolisz? Okej, okay, no to w takim razie, no ja oczywiście, że SpongeBoba wolę. No SpongeBob to jest szef. Kogo wolisz tutaj? No to ta wiewióra była fajniejsza. Kogo wolisz tutaj? Patryk jest szefem, Patryk jest najlepszy. Ten krab nie do końca. Kogo wolisz? No tutaj też wolałem tą wiewiórę. Kogo wolisz? No nie, no tu Patryk. Zdecydowanie Patryk. Patryk, no nie wiem, no zgacuś to tam wiecie, on tylko miałczał. Kogo wolisz? No tu Skalmar, bardziej, że tak powiem, wyrazista postać. Kogo wolisz? No tu SpongeBob zdecydowanie. Och, jest 100%. Kogo wolisz? Tu wolę pana kraba, bo Larry, no nie wiem, to taka, wiecie, taka kluczowa postać. No tu oczywiście Plankton musi być. Kogo wolisz? No stąd chyba bardziej wolę... Skalmar. Ach, dobrze, jestem w większości, dobra. No i to wszystko. Dobrze, tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Elo!